Joanna Opozda czeka na rozwód z Królikowskim. Pojawiły się komplikacje. Opozda i Królikowski, miłość jak z telenoweli. Antoni Królikowski od lat cieszył się zainteresowaniem mediów jako jeden z najchętniej zatrudnianych. A przez to również popularnych aktorów. Prasa interesowała się nie tylko jego życiem zawodowym, ale również prywatnym. Gwiazdor ma na koncie kilka głośnych związków m.in. z Julią Wieniawą. Z tego względu paparazzi śledzili niemalże każdy jego krok, próbując przyłapać go w ramionach kolejnej piękności i w końcu im się to udało. Królikowski wybrał się bowiem na romantyczną kolację z Joanną Opozdą. Po tym jak ich wspólne zdjęcia obiegły media plotkarskie i w całej Polsce, aktor zdecydował się potwierdzić związek. Po tej deklaracji Królikowski zaczął publicznie pokazywać się z ukochaną. Nie tylko zabierał ją na imprezy branżowe, ale również wrzucał do sieci wiele wspólnych zdjęć. Z pozoru wydawało się, że aktorzy wreszcie odnaleźli prawdziwą miłość. Coś jednak było nie tak, ponieważ Asia poinformowała media o tym, że rozstali się z Antonim. W odpowiedzi na liczne pytania od dziennikarzy i mediów chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym, co zawsze chciałam robić. Dlatego ograniczam social media. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku, napisała Joanna Opozda na Instagramie pod koniec 2020 roku. Rozłąka tych dwojga nie trwała jednak długo i obydwoje zdołali jakoś pokonać kryzys. Niedługo potem udali się na wspólny urlop. Starali się także nie komentować przyczyn rozstania, ciesząc się tym, że mają je już za sobą. Wiosną 2021 roku pojawiły się pierwsze informacje o zaręczynach pary. Podczas Festiwalu Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej imienia Pawła Królikowskiego, Antek na wizji potwierdził zaręczyny z aktorką. Ślub Opozdy i Królikowskiego odbył się 7 sierpnia w parafii Świętego Wojciecha na Warszawskiej Woli. A przyjęcie weselnym zorganizowano w Pałacu w Zdunowie. Parze nie udało się zachować terminu ani miejsca uroczystości w tajemnicy. Chociaż obydwoje zarzekali się, że na pewno zaplanują dzieci, dementując tym samym krążącym w sieci informacje o stanie błogosławionym aktorki. Ugarstwo szybko wyszło na jaw, gdy we wrześniu potwierdzili ciążę. Wówczas tłumaczyli swoje oszustwo troską o spokój w tak ważnym dla nich czasie. Potem pojawiły się pierwsze problemy w związku Opozdy i Królikowskiego. Asia trafiła do szpitala ze względu na stres, którego doświadczyła w trakcie ciąży. Do jej złego stanu przyczyniła się głośna medialnie sprawa konfliktu ojca aktorki z resztą rodziny. Gdy wszystko ucichło, Opozda zajęła się sobą i skupiła się na dbaniu o zdrowie, by donosić ciążę bez kolejnych problemów. Synka Wincenta urodziła 22 lutego 2022 roku. Tuż po narodzinach dziecka okazało się jednak, że Antek i Asia nie są już razem. Ponieważ przystojny aktor zostawił swoją ukochaną dla mieszkającej tuż obok sąsiadki, prawniczki Izabelli. Od tamtej pory jasnym stał się rychły rozwód małżonków. Niestety, obydwoje wciąż muszą czekać na rozwiązanie sprawy. Joanna Opozda stanęła na wysokości zadania i zajęła się swoim synkiem po tym, jak jej mąż wolał wyprowadzić się z domu, by zamieszkać z nową dziewczyną i oddawać się imprezowaniu. Gwiazda nie tylko poświęciła czas na opiekę nad synkiem, ale również stanęła przed kamerami, dalej realizując się w aktorstwie. Dzięki temu zarobiła na utrzymanie swojej Wincenta. Na pomoc Antoniego Królikowskiego nie mogła liczyć. Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że aktor nie płaci zasądzonych mu alimentów na dziecko. W całej sprawie musiał interweniować komornik. Asia chciałaby mieć to wszystko za sobą. Jest już zmęczona całą sytuacją związaną z Antkiem i tym, jak podchodzi do ojcostwa. Zabolało ją, kiedy przeczytała, że chciałby naprzemiennej opieki nad Wincentem.
podczas gdy cały ciężar wychowania i utrzymania chłopca spoczywa na niej. Czara koryczy przelała się. Kiedy podczas ostatniej choroby Vincenta nie mogła liczyć na Antka, zdradził Superekspresowi przyjaciel aktorki. Według informacji uzyskanych z sądu wynika, że najpewniej sprawa rozwodowa o pozdy i Królikowskiego odbędzie się pod koniec bieżącego roku lub dopiero w 2024 roku. Do tej pory nie został jednak wyznaczony oficjalny termin pierwszej rozprawy.